Do Cieszyna i czeskiego Cieszyna po raz kolejny zawitały uroczystości ulmanowskie. To międzynarodowe wydarzenie kulturalne upamiętniające Wiktora Ulmana. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 21 kwietnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Od koncertu kameralnego artystki zaprezentowały publiczności pieśni oraz utwory fortepianowe Ulmana. Tego dnia można było zobaczyć również fragment filmu Wiktor Ulman, biografia nagrania. Ambitny muzyczny festiwal w Cieszynie, poświęcony wybitnemu kompozytorowi Wiktorowi Ulmanowi, który urodził się w Cieszynie i tutaj mieszkał. Zmarł w tragicznych okolicznościach w obozie oświęcimskim. Festiwal ambitny i artysta mało znany w Polsce tak naprawdę, w Cieszynie coraz bardziej dzięki temu, że to już trzecia edycja tego festiwalu. Zamiar był taki, żeby działo się to z roku, rok do roku, mieliśmy dwuletnią przerwę. W tym roku aż 4 dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, wypełnione muzyką Ulmana. Dzisiaj inauguracja w Domu Narodowym, jutro konferencja, także recital fortepianowy w synagodze w czeskim Cieszynie. W sobotę z kolei zabieramy Państwa do czeskiego Cieszyna, do teatru w czeskim Cieszynie, gdzie lalkowa wersja najsłynniejszej opery Ulmana. W niedzielę natomiast miał się odbyć spacer śladami Ulmana po Cieszynie, spacer z panią Ireną French, dyrektor Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. No niestety nie dojdzie ze względu na chorobę pani dyrektor do skutku, ale nic straconego. W następnej edycji festiwalu to nadrobimy. Festiwal zakończymy w niedzielę wycieczką do Ostrawy, do Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego, a tam Państwo zobaczycie Zaręczyny we śnie, przedstawienie operowe, zupełnie nową inscenizację kolejnej opery. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.